W tym zadaniu mamy zdefiniowaną funkcję za pomocą tabelki i naszym zadaniem będzie przedstawienie tej funkcji za pomocą grafu. Popatrzmy na polecenie. Funkcja f przekształca taki zbiór liczb w taki zbiór liczb. Ten pierwszy zbiór to będzie zbiór x-ów, drugi zbiór zbiór y-ów. Więc narysujmy oba zbiory. Teraz przerzućmy wzrok na tabelkę i zaznaczmy pierwsze przyporządkowanie. Otóż liczbie minus 2 ze zbioru x musimy przyporządkować liczbę 3 ze zbioru y. Następnie liczbie minus 1 ze zbioru x przyporządkowujemy liczbę 2 ze zbioru y. Liczbie 0 przyporządkowujemy 0. Jedynce dwójkę i dwójce trójkę. Zauważ, że każdy element ze zbioru x został wykorzystany. Przypisaliśmy każdemu takiemu elementowi dokładnie jeden element ze zbioru y. Natomiast w zbiorze y mamy trzy elementy, z których nie skorzystaliśmy. Może tak być. To jest wtedy funkcja, czyli każdemu elementowi ze zbioru x przyporządkowaliśmy dokładnie jeden element ze zbioru y. Teraz podamy jeszcze miejsca zerowe tej funkcji. Tutaj jest jedno miejsce zerowe. Miejsce zerowe to taki argument funkcji, czyli taki x, dla którego wartość funkcji jest równa 0. No to patrzymy do tabelki. Ja sobie zaznaczę o, tą wartość. Tutaj możemy powiedzieć, że f od x równa się 0 i teraz musimy tylko odczytać odpowiedni argument. Czyli f od x równa się 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x jest równy 0. I to jest miejsce zerowe. Liczba 0 jest miejscem zerowym. Żeby lepiej zrozumieć to zadanie i ten temat, rozwiążmy kolejny przykład.